Cóż przykuwa naszą uwagę najbardziej, kiedy stoi przed nami wojsko? Ja nigdy w życiu nie strzelałam z broni. Bardzo mi się podobało i było fajnie. Kto by pomyślał, że są rzeczy, z których się nie wyrasta? Już udało mi się postrzelać z najnowszej broni, jaka jest na wyposażeniu. Jestem pod wielkim wrażeniem. I o ile małe dziewczynki wraz z wiekiem zmieniają kierunek swoich zawodowych zainteresowań, są przypadki kobiet, które z pobudek patriotycznych chcą ojczyźnie służyć. Nasza rozmówczyni podjęła decyzję rok temu i nie żałuje. Z dumą nosi mundur. Trafiłam na promocję 43. Batalionu w Braniewie i tak za namową chorążego tak złożyłam dokumenty i tak ta przygoda się zaczęła. Święto Wojska Obrony Terytorialnej zostało celowo odbyte wśród cywili i Nidzica doczekała się wizytacji terytorialsów. Nie z pobudek koniecznych, tylko poszerzających zakres naszej wiedzy. Chcieliśmy zademonstrować naszą brygadę nowoczesną, stosującą nowoczesne techniki szkolenia, działania, tak aby być gotowym do działania na wszystkie warianty, na wszystkie wyzwania, na wszystkie zagrożenia, które istnieją. Cel czysto rekreacyjny także został spełniony. Chyba lubimy takie wydarzenia. Jadłem grochówkę wojskową, bardzo polecam, bardzo dobra. Przez żołądek do serca, któż wie, oby młodzież licznie garnęła się do takich miejsc, czy to z czystej ciekawości, czy też z chęci zostania jednym z terytorialsów.